Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Nioh. Mogę wam powiedzieć z góry, że jest to chyba gra, z którą miałem jak najwięcej problemów do tej pory, jeśli chodzi o uruchamianie. Więc tak, po prostu okno było olbrzymie. Jeśli ustawiamy cokolwiek większego niż 80p, zajmowało mi całe dwa ekrany moje i nadal nie było widać dolnej połowy. Kiedy już dało mi 1080p, okno jest olbrzymie. A męczyłem się z tym długo, bo wcześniej nawet nie chciał. Więc tak, no. Jesteśmy tutaj, gramy. I cóż, Nioh. Gra, którą znam z dwóch tylko rzeczy. Po pierwsze, bycie japońskim Dark Souls. Pod względem japońskości będę myśleć, że dzieje się w Japonii. Nie, to, że to jest japońska gra. A Dark Souls niby nie, bo i Dark Souls i to jest japońskie. Znaczy nie, dobra. Właśnie tutaj nie wiem, czy to jest japońskie. Ale dobra, mniejsza. Tak, a druga kwestia to to, że są tu ponoć jakieś trzy style walki. Co więcej, nie powiem, bo nie wiem. Więc dziś zapraszam na nową grę, w której to zobaczymy, jak to będzie wyglądać i potencjalnie zobaczymy. A wschód stąd leży Xinpagu, kraina pełna pałaców ze złota, lśniących klejnotów. Bilai Chan, władca Imperium Mongolskiego, wysłał tam niegdyś swą olbrzymią armię, ale wojownicy z Xinpagu użyli cudownych kamieni, by dać jej opór. Podróże Marco Polo, rozdział 6, strona 174-175. Okej, dziwne to było, ale niech będzie. Co my tu mamy? Co tu się dzieje w ogóle? No. O, ładny kamyk i co dalej? Okej, kamienie filozoficzne. Ciekawa rzecz. Ale no. Jak na razie nie wiadomo, co to ma do gadania z tym wszystkim. Okej, okay. Jest jakaś historia kamieni w ogóle, ale trochę takie to wyrwane z kontekstu się wydaje. Poza tym, że okej, mamy jakiś tam wiek kolonizatorski czy coś tak. Londyńska Tower to imponująca forteca zbudowana przez króla Wilhelma Zdobywcę w celu zapewnienia Londynowi bezpieczeństwa. Od momentu powstania jej funkcja zmieniła się i zużywana jako więzienie dla zdrajców i miejsce egzekucji przestępców. Mieszkańcy Londynu wierzą, że jeśli kruki zamieszkujące jej mury kiedykolwiek ją opuszczą, twierdza zawali się, a Londyn zostanie zniszczony. Okej, dobra. Zobaczmy, co to z tego będzie. Bo jak mówiłem, totalnie nie znam gry. I grafika nie najgorsza, mimo tego, że jest już trochę... Powiedzmy, trochę starsza. Może podobna do tej, która była w Dark Soulsach starszych. Ale no, zanim to ocenię dokładnie, to musimy trochę pograć, bo... No, za szybko na takie rzeczy. Refleksy i tak dalej, może nie najlepsze. Jakościowo też nie najlepsze i... Mamy jakiegoś... Psychoklatesa. Który się świeci. Ma brodę, ma włosy. Morda jaśniejsza od włosów. I jakieś... wróżkę. Jakkolwiek jest ta wróżka. I co dalej? Kwiecień 1598 roku. Duńska Tower, Anglia. Tędy, co? Okej. Okay. Lewym się ruszamy, prawa gałka to ruch kamery. I co teraz? Okej. Okay. X, Y to uderzenia, B nic nie robi, A to jest jakiś taki mały dash i przyspieszanie biegania. Tak, triggery, bumpery nic nie robią, tutaj coś robi, a...
co teraz? Aha. Miałem tutaj zniszczyć ścianę? Co? Dobra, Betus, przeszukaj. Okej. Okay. Namierzanie widzę jest typowe. Dobra, więc nie jest aż tak źle. Gorzej tylko, że uniki mam pod... A przywykłem do tego, że uniki są pod innymi przyciskami. Jeszcze gorzej, że też energia się tutaj strasznie szybko rozładowuje. No, to bardzo, bardzo szybko, z tego co widzę. A nasz zasięg jest badziewny, no ale tutaj akurat nie ma co narzekać, skoro walczymy pięściami. Okej, pokonaliśmy kogoś, dostaliśmy klucz do lochu oraz miecz półtora ręczny. Okej. Jesteśmy też bardzo ranni i... Są jakieś gesty. Okej. A tutaj mamy standardowe wyposażenie, ekwipunek, wyposażenie, jakieś dokumentności, modyfikacja, stan. Okej, statystyki. Totalnie rozumiem, ale mamy ciało, serce, kondycję, siłę, umiejętność, zręczność, magię i duszę. Okej. Tutaj mamy jakieś wspomnienia Amrity, poziom zadania pierwszy, człowiek z duchem opiekuńczym, ucieknij z Nudinski Tower. Okej, ataki. Fajnie, że mi to nie pokazuje. Wcześniej, ale dobra, szybki atak, silny atak. Szybkie ataki używają mniej ki, ale nie zdają dużych obrażeń. Silne ataki zdają większe obrażenia, używają więcej ki. Bardziej należą się na takie przeciwnika. Okej. Uskok. Dobra. No, widać jak to działa. I namierzanie cek. I tak dzięki grozo to, że informujesz jakkolwiek, ale szkoda, że nie informujesz wcześniej. Wow, dużo rzeczy. Co mamy? Miecz półtora ręczny. Specjalne efekty jakieś ma? Obrażenia. Ki od silnego ataku. Plus 4,1%. Okej. Okay. Mnożnik ataku 41. Zmiana ataku serce B+. Siła C. Umiejętność C. Przełamanie 50. No dobra. Nie wiem jak to ma działać, ale dobra. A, mogę tak pauzę zrobić. Tutaj fajnie, fajnie, że jest taka funkcja. Zobaczmy jak to w ogóle miecha... Machanie. Ciemno tu, ale dobra, jakoś dam radę. I mamy mieczyk, okej. Okay. Mam też jakieś chyba tutaj cele, klucz do lochu. Czy coś tutaj jest więcej? Chyba nie. Dobra. Dobra, jak na razie ciężko mi stwierdzić, czy ta gra ma wadziewne animacje, dobre animacje i co i jak. Po prostu, no, nie mam pojęcia. Tam można było gdzieś pójść, tutaj też można po coś iść. Okej. Okay. Co my tu mamy w ogóle? Pudełko, które trzeba kopnąć. Jesteśmy lekarstwo i jakieś jeszcze informacje do wspomnień tej całej Amrity. Używanie przedmiotów. Przydziel przedmiot do skrótów, ciśnij. Okej, okay, dobra, czyli tutaj będziemy po prostu używać tego wszystkiego przyciskami takimi. A, i... Jak to się nazywa? Prawym triggerem można to podmieniać. Jeśli użyjemy leków, jak to działa? A, od razu nas leczy. Okej, okay, fajne. Fajno. Ale wydaje mi się, że jeśli tam pobiegniemy, to będziemy iść dalej z fabułką. A ja niekoniecznie może chcę. Nowe jakieś rzeczy. Aha. Tak, zdecydowanie tutaj idziemy dalej z fabułą, skoro są jakieś tutaj przedmioty i tak dalej. Minus stanu. Czy tutaj... Dosłownie uczą nas teraz o tym, jak używać menu, po tym, jak już musieliśmy użyć menu, ale dobra. Strój strażnika z Londyński Tower. Okej. Okay. Nie najbliższy jeszcze na mundur, chociaż... Ja bym tak... nie wygląda trochę... Powiedzmy... brytyjsko. A, jeszcze pamiętam, bo otwieram wszystkie drzwi, bo tutaj też jakaś znajdźka. Nie musisz zawsze mnie informować, czy użyć klucz do lochu. Jak widać, jedynie w sobie można szukać ratunku. Ebegarda. A, unik. No to już wiemy. Jaki chiński styl biegania. Aż boli. I nie żebym był jakoś tylko, powiedzmy, uprzedzony, ale no. Okej, miecz półtora ręczny taki sam. I jeszcze mamy strój strażnika z Nudyski Tower buty. Okej, okay, czyli są znajdźki w postaci pewnie ubrania tego londyńskiego tower. Jeszcze ten miecz jest identyczny.
Ten ma przełamanie. Okej. Ale nie potrzebujemy więcej. Nagrolniki, nagrolniki nie mamy, ale mamy buty. I fajnie. Coś jeszcze tu jest, jeśli chodzi o informacje. Garda i uniki. Teraz gro naprawdę spóźniasz się trochę z tym wszystkim. Ale dobra. Przy okazji też widzę, że jest strasznie ciemno, więc może warto byłoby specjalnie dla was podjaśnić. Może nawet do maksimum. U mnie dyskomfortu to nie wywoła, wy możecie być po prostu widzieć dużo więcej. Okej, wywołuje dyskomfort trochę, ale no... Dla mnie ważniejsze jest to, żebyście wy widzieli więcej niż to, żeby dla mnie było idealna ciemność. No, nieprawdziwie idealna, no ale wiecie, o co chodzi. Więc, no tak. Po prostu idziemy i... 10 minuta, ja jeszcze jestem w samouczku. Tam w samouczku, który... Nie jest samouczkiem. Okej. Czy mi się wydaje, czy delikatne klatkowanie tu zaszedło? Okej, dało mi się trafić, rzecz jasna. Okej. O, podoba mi się nawet ataki za to. Tym mieczem, jak teraz myślę o tym bardziej. Aha, musiałem dostać, oczywiście. Mam tam też kusznika, łucznika. Dobra. Akcja dzieje się w ogóle w XVI wieku, jeśli dobrze rozumiem, chyba. I... Możliwe, że trochę myliłem co do tej Japonii, skoro... chociaż nie, właśnie to jest takie ciekawe, bo z jednej strony może się myliłem, a z drugiej strony biegamy bardzo japońsko, więc... Więc tak, przekonamy się, jak to będzie za jakiś czas. Ten mundur też tak, powiedzmy, nie wiem czemu... Może to jest brytyjski mundur faktycznie, ale tak go bym nie skojarzył z Brytyjczykami. Dobra, blok raz na jakiś czas, lekarstwo, dzięki. Gro... Najpierw chcemy uciekać pięściami. Zrozumiałe? A teraz nagle już... Okej, włócznia. Wróg ma włócznię. Okej. Łatwo byłoby nawet pokonać. Dostaliśmy lekarstwo oraz... Fajne buty? Czyżby mieli dwa razy buty teraz? Tak, dokładnie takie same buty. Dobra. Nie ma co się przyjmować, mam za co już takie coś i... Powiedzcie, że to nie wygląda japońsko. Trochę, chociaż w swojej estetyce to wszystko. Właśnie... Coraz bardziej jestem przekonany, że to jest taka jakaś dziwna mieszanka japońszczyzny i Brytanii. Albo Anglii. Bo ciężko mi tutaj skojarzyć, czy bardziej powinienem mówić o tym jako o Anglii, czy jako o Brytanii. I znowu ta dziwna ryba, która gdzieś idzie. Po coś? Okej, tak ryba tam idzie, to my idziemy tutaj. W sumie ryba. Ciężko powiedzieć, czy to jest bardziej ryba, czy to jakaś wróżka, czy co. I tak, gra zdecydowanie ma czasami delikatne klatkowania. Nie winie jej za to. Nie do końca musiałaby. Okej, jakieś takie poważne rzeczy. Edward Kelly, you will go to Japan. It seems it would be to our advantage to keep the wars alive. We cannot gain Amrita if blood does not flow. Okej, czyli coś się dzieje. Wspominałem już o Japonii, więc potencjalnie może dobrze kojarzyłem. Czy mam jeszcze straż? Czapka. Okej. Da się jakoś tutaj skradać? Chyba nie. Co musiałbym zobaczyć inaczej, co, jak, gdzie, kiedy. A, ale można tutaj zejść, okej. Dobra, to od razu schodzimy, biegniemy jak jakiś typowy Chińczyk, Japończyk. Bo tak, żeby nie było, nie chcę nikogo urazić, ani nie chcę obrażać i tak dalej, ale no... Ja często, nawet na przykład mówię po prostu o japońskich rzeczach, chińskich i tak dalej.
szczególności dla siostry, która jest po prostu mocno, jak nawet powiedzieć, zafascynowana kulturą japońską. Też bym denerwować, więc tak czasem możemy to zostać i... Wow, czy to jest skrót do tego miejsca, gdzie nasza ryba czeka? Chyba tak. Dobra, zaraz zobaczymy, co dalej. A, wybaczcie to cięcie. Ale no, musiałem. I co to w ogóle jest za miejsce? Nie, to nie to samo. Można się jakoś modlić, okej, okay, ale... Nie ma tej ryby całej. Nie wiem, po co miałbym się modlić w takim miejscu i... Nie, dobra, to jest to samo miejsce. Dobra, to w takim wypadku zobaczmy, o co chodzi z tą modlitwą. Czemu to jest jakieś dziwne, kosmiczne jajo świecące, czy co to jest? To też, że kamera trochę wolno pracuje, ale okej. Okay. A, okej, okay. Czyli to jest nic. Idę dosłownie nic z tego, co widzę. Okazji, wow. Wielki numer, czyli tak wyskakują. Zdecydowanie większy też niż nawet w Dark Soulsach czy innych From Software'owych grach byłyby na tym etapie prawdopodobnie. Łyknę też leka, bo nie ma co czekać z tym. O, jakaś wielka skrzynia. Dobra, 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 dobra. Co my tu mamy? Karstwo i topór bojowy. A. Okej. Chciałem, że tu mogą być dwie bronie, więc oczywiście to dorzucę. Ale... RB... A, i tak podmijamy tą broń, tak podmijamy tą broń, okej. Okay. Walczymy teraz z tym, a teraz z toporem. Okej. Okay. Ciekawe. Bardzo ciekawe, chociaż osobiście chyba preferowałbym najmniej trochę walkę tym właśnie mieczykiem. Jakoś tak wydaje mi się przyjemniejszy w ludzku. Dobra, właśnie, tu jest jeszcze jakieś to jeszcze. Czy tu mam coś ciekawego? Runka, co jest to cała runka? O, włócznia. Okej, okay, zobaczmy w ogóle tak z kimś, gdzie jest włócznią. Bo kto wie, może będzie ciekawa. Dobra, uwaga. Tutaj takie dosyć typowe dźgnięcia. Okej. Okej, a też fajne. Może sobie nawet chwilowo pokorzystam, żeby zobaczyć, co tam dalej. A póki co tutaj niżej może. Tutaj chyba nas jeszcze nie było. A może byliśmy? A, trochę się już gubię, nie będę ukrywał w tym wszystkim. Jakieś wyjście na zewnątrz nawet. Okej. To zanim na zewnątrz chciałbym zobaczyć tutaj, jak będzie. Trochę już nie będę ukrywał. Gubię się w sterowaniu. Ale to nie jest wina tylko, że sterowanie jest kiepskie, bo naprawdę fajne jest. Gorzej tylko z tym, że po prostu Salton Sanctuary jeszcze mam we krwi trochę. Chociaż już chwila przynajmniej minęła. Stoi się, że strażnika z Indyjski Tower buty. Ale nie to. Ale są to jakieś takie chyba lepsze buty, więc... Więc zaraz zobaczymy, jakie konkretnie. Chyba, że butów jeszcze nie ubrałem. Kamień i lekarstwo, dobra. Ale zanim coś tak mówię. Syryjski Tower, nic. A właśnie, czapka jeszcze. Brzydkie dosyć, ale... No, powiedzmy, że to ubierzemy na razie i... Jakieś takie mniej odporności, ale zróbcie ki przy uskoku stan krytyczny. Nie rozumiem, o co chodzi, ale okej, jakieś takie mnożnik obrony, ale niby odporność niższa. Dobra, i takie wezmę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I widzę, że też trochę animacje poruszania się kuleją, delikatnie mówiąc. Nie jakoś bardzo, ale momentami tak właśnie zauważam. Delikatną niekonsekwentność. I co tu jest jeszcze? Rękawice, lekarstwo i jakiś miecz półtora ręczny. Potencjalnie lepszy. Oczywiście, że od razu to sprawdzę, bo nie ma co. A takich ma lepsze, chociaż... Czego? Przełamanie się tym atakiem. A nie wiem, co to jest, ale dobra, wezmę. I na ramienniki, których nie miałem, to są rękawiczki. A, dobra, częstotliwość wypadania przedmiotów. A, to już jest fajna rzecz. To zdecydowanie. A więc tak.
Chyba nic więcej jeszcze nie mamy do zrobienia. Możemy po prostu iść zobaczyć, o co chodzi. Dobra. Tam jest dwóch, tu jest jeden. Oczywiście, że jednego. Piękne to po prostu. Pokonany. I... powiem się, że to może jednak być prawidłowa droga, jeśli tutaj tak się idzie. My nadal biegamy po japońsku. A tu jest po prostu dwóch. Okej, okay, włócznie na pewno mają większy zasięg niż miecze. Więc nie powinienem z włócznikiem walczyć, będąc daleko. Ale dobra. Animacje, muszę przyznać, są tu dosyć szybkie, takie... właśnie nawet nie tyle płynne, co takie... ja bym je nazwał skokowymi. Nie jest to nic złego, żeby nie było. Po prostu... niektóre fragmenty wydają się właśnie takie powolne, spokojne, a potem nagle dochodzimy do takiego, gdzie jakby ta animacja dziwnie przyspiesza trochę. Ale dobra, trafiliśmy. Co my tu mamy? Kurtę, która jest słabsza z tego, co widziałem. I coś jeszcze? Chyba niekoniecznie, więc... o cholera! Jakieś rycerze żebym znalazł. Nie wiem, czy ja z nimi wygram! Wydają się być bardzo odporni, więc powiedziałbym może, że potencjalnie nawet nie wygram. O, okej. Okej. Okej, zdecydowanie nie wygram. Jeśli dam się trafić więcej niż raz. Nie, nie to. Ten to był przycisk. Ten tutaj, może włócznia. Włócznia ma większy zasięg, to potencjalnie... chciałem powiedzieć, potencjalnie masz dam radę, ale nie. Szczerze, ziemski skipadł i... ponów, co? Aha. I po prostu nas w takim miejscu odnowiło. Jak w ogóle da się tą krew wyłączyć? Bo szczerze brzydka jest. I naturalne byłoby, że... no nie, przecież nie włączysz nagle magicznej krwi w rzeczywistości też. Ale no... to jest gra. I mam nadzieję, że może naprawdę po prostu okaże się, że tutaj... a, da się to wyłączyć. Ale tak jak mówiłem, no, to sprawdzę sobie ewentualnie... czym nie jak mówiłem, tylko ogólnie to właśnie sprawdzę... później, a na razie chciałbym się skupić na... czymś ważniejszym. I co to za skrzynka? Czemu ją pominąłem? Kolejna kurta. Tutaj chyba nic nie muszę już robić. Tak... w sumie najgorsze dla mnie jest tylko to, że... tak naprawdę to ja nie wiem nawet, czy... są zapisy... czy tam powiedzmy system odnawiania się taki Dark Soulsowy. Czy bardziej taki... powiedzmy standardowych zapisów właśnie, przez co... ciężko mi stwierdzić, czy... straciliśmy coś, czy nie? Ale dobra. Ja jeszcze spróbuję po raz kolejny pokonać tych rycerzy. Nie wiem, czy włócznią, czy mieczem lepiej, ale jednym z tych dwóch na pewno będę musiał. Ciągle mi B przychodzi na unik. Za dużo Dark Soulsów i wszelkich innych gier, gdzie wszędzie to B jest unikiem. A tutaj nagle stwierdzili, że nie, że to musi być pod... a, będą inni po prostu. Okej, okay, okej. Okay. Nie udało się. Rzecz jasna. A. Szkoda tylko, że nigdzie nie ma informacji, czy ja coś tracę, czy nie. Ale no. Widzicie, piękno po prostu każdych gier, w które ja gram. I o których totalnie nic nie wiem. Jesteśmy na terenie samouczka, a ja... nie wiem, który już raz przegrałem, ale któryś tak, przegrałem. W ogóle też kolejna rzecz to jest styl walki tutaj. Nie wiem, czy są to takie, powiedzmy, techniki, które można byłoby zauważyć w normalnych pojedynkach, powiedzmy, takich europejskich, czy to też są takie bardziej techniki machania, powiedzmy, a la japońskie. Więc tak, możliwe, że nawet wszystko jest nastawione na Japonię, ale nie wiadomo, czemu jesteśmy właśnie w Anglii. To też może być tylko wstęp fabularny, jak tam było widać. Więc tak.
odpuśćmy sobie rycerzy, cokolwiek oni tam pilnują, chronią i tak dalej. Bo to jest za trudne dla mnie. I idźmy dalej. Po prostu. Dobra. Tylko spokojnie. Nie daj się trafić, kupio. Gwiazdy kluczu. Wow, mój przeciwnik umie unikać. A czy to oznacza, że muszę wyciągnąć też włócznie? No, potencjalnie tak, dobra. I znowu widzę rycerza. Nie chcę rycerza. Tutaj czy coś jest? Coś jest nawet. Nie byle coś, a znowu kosmiczne jajo, które nie wiem czemu tutaj jest. No ale jest, dobra. Do góry czy na dół? Powiedzmy, że do góry. Chcę zobaczyć, czy nie ma jakichś znajdźków. Jest rycerz. Coś mi mówi, że niestety z tymi rycerzami będę musiał umieć walczyć. Nie ma, że nie. Jakieś techniki na nich chyba powinniśmy poznać w takim wypadku. Bo na razie nie widzę tego po prostu. Totalnie. Jakby to miało wyglądać? No i jeszcze zwykły ten, ale tym zwykłym to ja bym się nie przejmował. Bo ich można fajnie pokonywać. W ogóle jakieś światełko z nich ciągle leci, ale jakby to najlepiej powiedzieć. I co teraz? Bo jakoś tak się na czerwono świecił gościu, ale... Ale co z tego, że się na czerwono świecił, jak ja nic nie mogę zrobić? Dobra, pojedynczych rycerzy jeszcze jesteśmy w stanie pokonywać, z tego co widzę. Miecz półtoraręczny, lekarstwo, okej, tutaj... Czego nie ma? Tam wyżej zaraz pewnie będzie jakaś kolejna moja śmierć, czy... Nie. Tędy? Okej. Jeśli mówi tędy, to nie jestem pewny przykład z Williamem, czyli nasze imię to William, ale dobra. Posłuchajmy tej ryby. I co to jest? Kat Derek. Pierwszy boss, okej. Który jest łatwy do pokonania, potencjalnie. No. Nawet bardzo, więc wydaje mi się, że to coś jest nie tak. I to zdecydowanie. Okej, Jezus, nie tak, to zdecydowanie. Jakiś ten dziwny gość tutaj pokazał. Okej? Cokolwiek tu się dzieje, jest to bardzo mroczne i niepokojące. Och, hołeła. Zamieniło kata w jakiegoś takiego potwora. Okej. Dobra. Dobra, skoncentruj swoją siłę. Co ja mam tak naprawdę tutaj zrobić? Słucham? Okej, muszę być ostrożny naprawdę. Jeden cios od niego i może być po mnie. Lepiej wezmę dwa leki nawet. Ale dobra, może dam radę. A tylko nie mogę być taki chciwy z tymi atakami, bo... Zapomniałem, że tutaj energię strasznie szybko tracimy. Włócznia? Potencjalnie włócznią... Może... Może włócznią dam radę? Wow. Okej. Okay. Trzeba broń, gdy wskaźnik jest pełny B plus Y? O co chodzi? Okej, okay. Żywa broń. Czymkolwiek jest żywa broń. To właśnie to zrobiłem. Wow. To są chyba jakieś specjalne metody egzekucyjne? Bo widzę, że jakby... Ten, jakby ostrze nam znikło. I mamy jakieś takie dziwne coś. A temu co? Wonsza na nas wysłał. Aha.
Okej. Okej. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne. No, nie rozumiem, co się stało. Nie, a jeszcze sobie postrzelili nas. Super. Dziwne to. Naprawdę dziwne to. A my mamy nasze pióro tego czegoś, cokolwiek to było. Śmierć jest wstępem do życia, okej. Okay. Nie do końca wiem, co, nie wiem ani rozumiem, co tu się stało, ale tak, coś jest. Coś się dzieje. I nie wiem, jak wiele rzeczy pomijaliśmy w tym czymś, ale tak, no. Mamy to za sobą. Cokolwiek to było. Osiągnięcie, początek długiej podróży. Okej, okay. Czyli są to jakieś osiągnięcia. To jest ciekawe, bo szczerze mówiąc, Epic nie pokazywał żadnych osiągnięć. Bo, no nie ukrywam, mam to wszystko za pośrednictwem Epica. Nie mam nas z tym niestety. Aha, i nagle jesteśmy na statku, w jakiejś koszuli zwykłej, z jakimś talizmanem. Czyli co, wszystko co tam znaleźliśmy to teraz przepadnie? Bo nie rozumiem trochę. Ale tak. Okej. The good news of the Blighter boats up was nothing but lies. Only Leifter remained. Okej, ciekawa sprawa trochę, ale dobra. An ironic twist. For what awaited us in the Far East wasn't love. It was monsters and death. Nio. Nioh na polski albo nio. Jakoś tak, ale dobra. Czy to wszystko było wprowadzeniem, wstępem, takim dziwnie przydługim, czy coś. Okej. Okay. Nim poczynię niezbędne przygotowania do zejścia na ląd, po raz wtóry sięgnę po ów osobliwy diariusz, na który trafunkiem się natknąłem. Na jego kartkach zawarte są zapiski pewnego żeglarza, który onegdaj gościł w krainie Zinpangu, okej. Okay. Przyczyny, dla których rzeczony manuskrypt zna się w kufrze tego statku, choć sam jego autor bez wątpienia był pewno pod innym żaglem, nie są mi znane. Ślęczę wszelako nad tymi stronnicami z nie mniejszym zapałem. Nadto nie pierwszy już raz w trakcie tej wyprawy. Najciekawsze weń wydały mi się liczne ustępy traktujące o wszelakości oręża i zbroic. Wybierz preferowaną broń? Prawda, zrobić mi coś takiego? Ja totalnie nie wiem... jak to będzie działać, o co tu będzie chodziło, o co im każecie wybrać broń? Okej... Okay. Ciężka decyzja, ale dobra. Miecz jednoręczny, stosowany głównie jako broń sieczna, cechuje go szeroki zakres ataków oraz długi zasięg, może być wykorzystany do zadawania sztychów, dobrze wyważony i łatwy w użyciu. Parę mieczy do walki oburącz. W uderzeniu pojedynczego miecza brakuje siły, ale stosowane razem umożliwiają szybkie, posobne ataki. Idealny oręż w walce przeciwko wielu otaczającym cię napastnikom. Ucznia. Długa będrzewcowa, zwieńczona ostrzem. I znaczny zasięg umożliwia wymachy na odległość. Jednak nieopatrzne uderzenie bronią w przeszkodę sprawi, że odbije się ona szaleńczym rykoszetem. To czyni ją nieskuteczną w zamkniętych pomieszczeniach. W ogóle tutaj serce, tu umiejętność, tutaj ciało. Tutaj topór z kondycją, to odpada, ale tak. Broń zakończona po jednej stronie, po jednej ze stron, grubym, ciężkim żelaźcem. Za sprawą znacznej wagi, wolno wprawia się ją w ruch. Nadrabia to jednak sporą siłą. Przeciwnicy, z którym odbijają wyprowadzone nią ataki. O, i zaczynają się chyba jakieś ciekawsze. Kusarigama. Broń łącząca sierp z łańcuchem i obciążnikiem. Osiągnięcie mistrzostwa wymaga gruntownego poznania wielu technik specjalnych. Sierp pozwala na szybkie uderzenia w zwarciu, zaś łańcuch i obciążnik mogą być rzucone, poszerzając znacznie znacząco zastosowanie broni. Ciężki wybór, ale tak. Odachi. Miecz o przedłużonym ostrzu. Dość wolno wykonuje się cięcia, lecz rekompensują to duży zasięg i ogromna moc tej broni. Z
Co więcej, użytkownik miecza może zmienić postawy w trakcie ofensywy, co daje dużą swobodę w płynnym łączeniu ze sobą technik. Postawy, tak. Szkoda, że tylko, że gra nie tłumaczy, czym są postawy i jak z nich korzystać. Ale dobra. A na końcu mamy Tonfa. Jednoręczne pałki wyposażone w uchwyt. Umożliwiają zastosowanie szybkich umiejętności i sprawności, zwłaszcza w uszczuplaniu ki przeciwników. Choć ich konstrukcja ułatwia kontrolowanie uderzeń wroga, z równym wprowadzeniem sił służyć mogą w ofensywie. Krótki zasięg wymusza jednak utrzymanie wielkiej odległości względem przeciwnika. Okej. Nic o tej grze nie wiem. Ale mam wybrać premię do jakiejś statystyki. I broń. Teraz tak, osobiście wziąłbym albo to, bo to jest dziwne i chciałbym to zobaczyć. Albo włócznie, bo jednak włócznie wydaje się bezpieczne, albo typowy mieczyk. I tak, no. I tu właśnie się pojawia ten problem, że no nie wiem w sumie. Czy pójść za tym, co jest dla mnie najdziwniejsze? Wziąć to, co wydaje się najbezpieczniejsze? Przez to, że będziemy mogli dźgać i uciekać? Czy wziąć to, co jest takie najbardziej typowe? Nie wiem, totalnie nie wiem, więc dajcie mi się chwilę zastanowić. Zaraz, no po prostu pójdziemy z tym dalej. Dobrze, zdecydowałem, że wezmę... Bo chciałbym powiedzieć to, bo wydaje się to najdziwniejsze i takie najciekawsze, ale... Wezmę chyba najbezpieczniejszą dla mnie opcję ze wszystkich, czyli włócznie. Bo jest zasięg po prostu... Wydaje mi się, że będzie bezpieczniejszy i lepszy z tymi dźgnięciami niż inne bronie. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował jakoś szybko, ale tak... Czy nie? Z drugiej strony te zamknięte pomieszczenia, to może miecz? Zwykły... Nie, dobra. Może potem będę żałował, to ewentualnie zacznę od zera. Biorę włócznie. Żeglarz, spod ręki którego wyszedł Diariusz, spędził z Impangu dużo czasu, bawiąc w kręgach samurajów. Znaczne fragmenty dzieła poświęcił pewnym przybytkom, tak zwanym dojo, w których gromadzą się ludzie, w tym samuraje. Chcąc zgłębić tajniki sztuk walki. Już sama lektura tej wartkiej relacji żeglarza przynosi mnie pośród tych ćwiczących się w fechtach wojowników. Znacznie dziwne. Ale tak. Samuraj włada wieloma rodzajami uzbrojenia, rozszkoli się na rozmaite okoliczności walki. Gdyby przyszło mi walczyć inną bronią, po którą bym sięgnął? Aha! To jeszcze mam... drugą wybrać. To w takim wypadku... będzie to pewnie nudne, ale... Miecz... chyba... tak, chyba miecz, bo... Topór odpada, nie pasował mi. Tego nie znalazłem nigdzie i nie miałem okazji po prostu tego przetestować. To mogło być ciekawe, ale niekoniecznie to jakoś nie przemawia. Jak mówię, to wydaje się ciekawe, ale wolę na razie takie bezpieczniejsze może rzeczy, więc miecz... Mam nadzieję, że to nie będzie miało wielkiego jakiegoś wpływu na to wszystko. Ale okej. Jeśli wierzyć zapiskom, samuraje są niebywale wprawni w sztukach walk. Po pierwsze, wiedzą jak w zależności od sytuacji przyjąć postawę, wysoką, średnią lub niską. Po wtóre, po każdym ataku sposobią się do wprowadzenia kolejnego uderzenia, skupiając ki, czyli swoją wewnętrzną energię. Po trzecie, gdy ich energia ki jest w gotowości, samuraje mogą zastosować technikę oczyszczenia, aby usunąć z pobliża pokost spaczenia? Okej. Nie potrafię oblec tego w słowa. Wiem jedno, że posiadam wrodzoną zdolność, by móc przyswoić sobie owe pojęcia. Jeden już raz ćwiczyłem się w każdej z tych technik. Pamiętnik wzmiankuje, iż Zipangu jest schronieniem dla 8 milionów bóstw i bóstewek. Jako żywo nie wiem, jak też oszacowano tę liczbę, ale gdy tylko omiatam wzrokiem brzeg, wnet ogarnie mnie przejmujące uczucie, że czuwa nade mną jakaś tajemnicza moc. Energia zgoła podobna do tej przyrodzonej... Oirse? Nie wiem, o co chodzi, ale tak. Wyciągam raz jeszcze Diariusz. I poczynam baczno lustrować każdą stronę, nim dotrę do ducha opiekuńczego, którego moc najbardziej zbieżna jest z wyczuwaną energią. Przepraszam, co? Dajcie mi tutaj milion opcji, a ja ni cholery nic nie wiem o tej grze.
Nie podoba mi się to, szczerze. Mówię to szczerze, po prostu mi się to nie podoba. Wilk, duchopiekuńczy żywioł ognia, wzmacnia siłę ataku tych, którzy objął swoją ochroną. Tutaj dusza. To jest tak, Kato, to jest Isonada, tak chyba. Premia do atrybutu dusza plus 1. Rekin, duch opiekuńczy żywioł wody, wzmacnia zdolności wykrywania przeciwników przez tych, których objął swoją obroną, bądź Daiba Washi, jastrząb duch opiekuńczy wiatru, zwiększa zdolność przeciwników tych, których objął swoją ochroną. Umiejętność albo dusza. Nie wiem totalnie, na czym to będzie polegać, ale powiedzmy, że wykrywanie przeciwników może być lepsze niż to wszystko. Y rozpocznij zadanie samouczka? To co? Teraz klikłem Y i co, dopiero teraz samouczek mi dadzą? Dojo stanowi miejsce treningu samurajów, jeśli jest przesiąknięte krwią, potem uzami niezliczonej ilości wojowników, którzy doskonali tu swoje umiejętności. Te wieloletnie tradycje sekrety przekazywane są pokolenie na pokolenie kolejnym samurajom. Jeśli teraz mi to da prawidłowy samouczek, to ja nie rozumiem. Szukaj. I co tu jest? Drewniany miecz. Minus tu są, tam można wyposażyć się w broń, no fajnie, tylko... Czemu teraz mi o takich rzeczach mówisz? Gro. Ja chciałbym takie samouczki mieć wcześniej, a nie teraz. Coś widoczne na kompasie w prawym górnym rogu ekranu? A, faktycznie jest takie coś. Dobra. Szkoda, że wcześniej tego nie było, no a tak szybki! A tak silny. Czemu jestem bez broni? Dlatego, że wybrałem miecza. A, okej, okay. Tutaj trzeba coś. Okej. Okay. Fajnie, ale czemu tego nie uczyli od razu? Namierzanie, zmiana celu, no. Namierzanie, no fajnie. Nie wiem, czy tylko ja uważam, że to jest jakieś dziwne, czy co, ale totalnie nie rozumiem, o co z tym chodzi. Możesz przejść do kolejnego samouczka. Fajnie, tylko gdzie jest kolejny samouczek? A, tutaj jest. Dobra. I czemu dajecie to teraz, po takim czymś? Garda. Tak, unik. Okej. Okay. Zobaczmy gardę. A, prosty blok. Okej, okay, fajnie, tylko że nie możemy unikać. Mhm, pokonany. Fajnie, super. Po co ja włączyłem ten samouczek w sumie? Skoro tam wszystko musiałem sam robić. Zmiana postawy, postawa wysoka, RB, Y, A. Wysoka jest bardziej agresywna i pozwala na stosowanie potężnych technik. Średnio dobrze nadaje się do obrony, ma szeroki wachlarz techniki, łatwo z niej korzystać. Miska jest dobra do uników, nie zużywa wiele kij i utrzymuje gardy, gdy się poruszasz. Okej. Okay. Postawa wysoka. Dobra, teraz jesteśmy w jakiejś. Okej, okay, teraz zmieniłem to tak jakby. I trzymamy miecz inaczej. Teraz pozwólcie, że zrobię tak. Jesteśmy... Aha, teraz mam tak. A jak zrobimy tak, to mam tak. Jakieś takie totalnie inne, ale dobra. Czyli i tak się zmienia postawy. I teraz wysoka. Czy do tej pory zeszliśmy średnią? Okej, okay, jest powolna bardzo, z tego co widzę. I czuć w niej taką jakby moc wielką. A niska? Pisał, że jest dobra do uników, używa mało. Okej, okay. Jest bardzo szybka. Okej, okay, różnicy obrażeniowej dużej nie widzę. Ale okej. Okay. Nie każe mi po prostu wysoką, koniecznie? Tak, kazali koniecznie wysoką. Okej. Okay. To dziwne, no dobra. Postawa niska. Okej.
Fajnie. Coś więcej tutaj w sumie? Jest to dodanie? Do powiedzenia? Okej, widzę już to miejsce. Tak. To jest postawa średnia. Coś, czego używam cały czas, teraz mi każą po prostu się uczyć z tego korzystać. Nie wiem, czemu zacząłem świecić czasami. Jakoś tak macham, macham. Czasami tak właśnie, widzicie, jak świecę. Nie rozumiem tego totalnie. Ale tak, a impuls ki. Gdy po ataku pojawi się wokół ciebie niebieskie światło, impuls ki regeneruje energię, odzyska najlepszy leży tylko... Okej. Okej. Takie coś, okej. Fajnie, tylko mogliście dodać zanim było to całe coś. Krajina yokai i oczyszczenia. Okej, to jest krajina yokai, to inny świat zrodzony z yokai, czymkolwiek jest yokai. Gdy przybywasz w krainie yokai, twoje ki odnawia się znacznie wolniej. Moce demonów z kolei ulegają tu wzmocnieniu. Oczyszczenie przywraca maksymalną ilość ki z udanego impulsu ki. Krainie yokai. Oczyszcza cię ponadto z brudu, jaki zostawia po sobie krainę yokai i przywraca normalny stan. Okej. Ale do uzyskania maksymalnego poziomu, co? Nie do końca rozumiem, ale dobra. Udało mi się, czy nie? Chyba mi się udało, jakimś cudem, więc brawo ja. Co dalej, co jest? Znowu? Teraz topora będą mnie uczyć. Serio. Po co mi to? Czy nie będą mnie naprawdę każdej broni z osobna uczyć? Właśnie, przekazywać może jeszcze szybko ten topór. Okej, okay. Ciekawe ma uderzenia niskie topór. Nawet, jeśli chodzi o o tempo, a wysokie. Widać, czuć w nich tą moc. Wow, animacje fajne, muszę przyznać, ale powiedziałbym, że preferuję jednak nadal miecza. Ponad topór. I co teraz? A, tam teraz. Dobra, mam 50 minutę. Już prawie. Strzelanie, okej. Okay. Wciśnij RT, trzymając LT. Miałem tu po amunicji X normal. Dobra, to fajnie, ale tam nie dam rady przeczytać, co było u góry. Totalnie nie rozumiem, co tutaj się zdarzyło, poza tym, że mamy różnicę albo długi łuk. Wezmę łuk. Ja na strzelu. Jakie przybliżenie. Okej. Okej, czyli łucznictwo takie a la Dark Soulsowe. Tylko bez tej fajnej opcji, znanej jako namierzanie. Dobra. Pewien samouczek, który jest, nie wiadomo czemu, za płotem. Dobra. Ostatnia rzecz, jaka tu jest, to jest mały kamień duszy. Wkrót do przedmiotu, okej, czyli muszę przedmiot użyć po prostu. Mały kamień duszy. To jest jeszcze jakiś fragment Himorogi, okej. Okay. Rzęzga ze świętego drzewa urwanego w rytuałach religijnych. Wykorzystaj całą twoją Amirę, ale pozwolę po zdanie wrócić do punktu startowego. Amirta, o przepraszam. Znowu ta Amirta, czymkolwiek to jest, a tej mały kamień duszy, fragment Amirta o wysokiej gęstości, błyszczący ze złotym światłem. Jakby w środku był świetlik, musisz go otrzymać 100 punktów Amirty. Użyję, oczywiście. Okej, okay, to coś, to jest to coś takiego jakby wokół tej mojej ryby to się świeciło. No dobra. Żelobronik, gdy wskaźnik jest pełny, okej. Okay. Umiejętność ducha opiekuńczego, gdy aktywny jest żelobronik, wciśnij B i Y.
Uczynić żywej broni zmienia wskaźnik zdrowia i kiwę wskaźnik żywej broni. Dopóki jest on aktywny, zachowujesz odporność na obrażenia, a twoje ataki zwarcie są silniejsze. Mhm, dobra. Okej, czyli to? Wzywamy rybę. I co teraz? Okej. To jest takie coś? A tutaj? Haha. Jakieś takie coś. Wszystkie zadania tego samouczka. Dobra. Zobaczcie, że tak to długo trwa i w ogóle, ale no... Po prostu... Nie rozumiem tej gry trochę. Jeśli chodzi o jej pytania, propozycje i tak dalej. I to zaproponowało tylko miecz i topór. Więc nadal nie wiem, jak wyglądają te inne bronie. Za tym idzie, ryby mogę zostawić. I chyba zostanę przy mieczu i włóczni, bo jeśli nie mam okazji zobaczyć innych rzeczy, to tak będzie niebezpiecznie, więc zamknij pamiętnik. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Pewnie i tak będę więcej niż włóczni tego używał miecza, ale no, dobrze, to mamy. I wybaczcie, że nie będę już tego czytał, ale te teksty są trochę czasami zagmatwione. Po prostu... Przeczytajcie to sami, jeśli chcecie. Ja jestem już wykończony trochę. I tak. Po prostu zobaczymy, co dalej będzie. Ale chyba dotarliśmy do jakiejś Kuroshimy. Bo Kuroshima to malutka wyspa leżąca u wybrzeży Usuki w prowincji Bungo. Wyspy Kyushu? Ale jak mówię, nie będę tego czytał już więcej. A na zakończenie wszystkiego, o ile nie będzie więcej dialogów, chciałbym wam tylko zaprezentować ewentualnie może moveset włóczni, jeśli dostaniemy włócznie. Albo odzyskam tą, którą tam znaleźliśmy. Żeby zobaczyć, jak będzie co działo do końca. O, patrzcie, jakiś taki trupek sobie leży. I wokół niego jakieś kijanko ryby leżą. Oraz możemy podnieść coś z niego. Ale to wszystko to już kiedy indziej i uwaga, uwaga, to będą punkty umiejętności. Zaraz zobaczę, o co chodzi. Czy coś tutaj więcej jest? Zmiana broni, postawy, impuls ki, kraina, strzelanie, żywa broni, ok. Czarna wieża. Dobra. Jeśli chodzi o są inne rzeczy, to mamy... Ubranie żeglarza. Nie mamy żadnej broni. Super. Tak więc nawet nie zobaczymy, jak wyglądały te inne rzeczy. Okej, dobra. To zobaczymy, co miało przybyć ten trupek. Włócznia. A potencjalnie może dostajemy tutaj po prostu tą broń, którą żeśmy wybrali jako pierwszą. Jeśli tak, no to fajnie. I zwykła włócznia. Tak, zwykła włócznia. Ustawiamy się na średnie. Ustawiamy włócznię. I tak. Jeśli chodzi o średnią... No widzicie, to jest takie... To, co już widzieliśmy, jeśli chodzi o włócznie. Nie najgorsze, nie najlepsze. Teraz wysoka. Wow, okej. Źle energia jak głupia. Ale jest nawet, jeśli chodzi o to wszystko. I niska. Taka postawa. Okej, te ciosy są nawet. A te? Wow. Kojarzę się trochę z włóczem Santiera. Z Dark Soulsów, więc potencjalnie tak. Potencjalnie będę tego używał. Więc fajnie. No i jesteśmy znowu przy kapliczce, przy której teraz siedzi jakieś dziwne coś. I mamy tutaj też jakieś rzeczy. Awans, używaj Amirty do poprawienia statystyk. Złóż ofiarę, złóż w chramie przedmiot ofiary, żeby otrzymać Amirtę. Nie przedłużyć jeszcze dostępu. Odbierz przedmioty zawartości do pobrania. Cokolwiek było do pobrania? Oczywiście poniesz przedmioty hełm Fuina, Fujina, nawet nie wiedziałem, czy coś takiego jest, ale tak. Przyzwij gościa, złóż ofierze kubek Ohoko, by przyzwać gościa. Nie masz dostępu, duchy opiekuńcze. Nie, no mam tylko tą rybę. Okej. Dobra, no to tak, no.
A tym zakończymy wszystko, tylko jeśli już, to jeszcze... bierzemy hełm. Nie, nie. Piękny hełm, ale nie, nie, nie będę go nosił. No, więc na tym zakończymy. Odcinek jest bardzo długi. I mam nadzieję, że wam się podobał. Bo ja się czuję totalnie zagubiony. I tak samo... jakby to najlepiej powiedzieć. Nie mam pojęcia, co zrobić, jak zrobić. Poza tym, że mogę... a, jak to się nazywa? No, nie mam pojęcia, co dalej zrobić. Trochę się też gubiłem z tym wszystkim. Tak, to dalej coś się przekonamy. A ja póki co mam te punkty, to może coś sobie poulepszę. Ale no, na razie jeszcze nie wiem, więc na razie to tyle. No i trzymajcie się. Hej, hej! Mam nadzieję, że wam się to podobało naprawdę, bo ja się czuję bardziej zagubiony niż uradowany z tej gry.